co tak zrobić? Dobra. Oni mają ten dział. O, dziękuję. Proszę Państwa, jak tu szedłem, czy wszedłem, tak? To kupiłem po drodze bazie. No bo wiadomo dlaczego, dlatego że wczoraj był pierwszy dzień jesieni. Fu, wiosny. A teraz niedziela palmowa. Tak? Jutro jest niedziela. Masz palemkę już gotową. I mówię do człowieka, ile to kosztuje? On mi mówi 6 zł. A my drogo. Kurczę, wszystko będzie drogo i będzie drożej jeszcze. Ale kupiłem. No czyż to nie są wartości boskie? Mamy odnawialny cykl pór roku. No i mamy wiosnę. No przecież to no, absolutnie są wartości boskie. No. Następna historia. No właśnie. Pękł taki talerzyk. O. I tu też te dwie części. I to jak się go złoży, to na pęknięciu jest znak manify. I to było w internecie tego. Ale co to ma wspólnego z wartościami boskimi? No nie zapominajki. Nie zapominajki. Oczywiście, że nie talerzyk, tylko nie zapominajki. To znaczy się, ja je bardzo lubię. No. Czyli tu wartości boskie są powiązane z moim umysłem. Zresztą wszystko, wszystkie wartości boskie są powiązane z moim umysłem. I jedną z takich wartości boskiej to jest proces. Proces. W sztuce oczywiście. Tu są malarze, nie? No właśnie. I oni się mogą spytać, no zaraz, sekundę, gdzie w obrazie jest proces? Oczywiście poza wszystkim procesem jest sam proces malowania, jakiś rzeźbienia. Ale efektem jest pojedyncze dzieło. Otóż można wprowadzić proces do malarstwa w bardzo prosty sposób. Trzeba zrobić dwa obiekty, A i B. I już mamy relację między A i B, czyli mamy proces. Dokumentować powstawanie obrazu i wtedy jest bardzo dobre też. Nie, nie, dokumentowanie malowania obrazu będzie nudne. Nudne, spraktykowałem tak jak i rzeźby. Nie, nie, nie. Ale czy każdy proces jest nudny? Nie, bo prawdziwy proces ucieleśniony w gatunku sztuki, który zasadza się na procesie, nie jest nudny. No to jest performance. Efekt jest ciekawy, a sam proces nie. Tak, tylko że ten efekt to jest procesem. Performance, ja mówię performance. Efekt jest wynikiem. Dwie rzeczy są potrzebne przy tak zwanym obiekcie stałym. No, to chyba jest intuicyjnie zrozumiałe dla artystów też. Wartości boskie, no właśnie. Proces, niezapominajki, zmienność pór roku, czyli możemy przeżywać aż do śmierci, co roku, a na przykład wiosnę, no to są wszystko wartości boskie. Już nie mówię, że te wartości boskie są we wszystkich tu dziełach, które są tu zgromadzone. Ale niech się artyści sami tłumaczą. To ja dziękuję tyle. Poczekaj, ja nawiążę. Wprawdzie to trochę parę godzin wcześniej, ale nie wiem, czy znacie tą tradycję, że rano kto pierwszy wstanie, to ma prawo pozostałych domowników lać w ten sposób. Palma bije, nie ja bije, za sześć noc, wielka noc. Jeszcze raz? Nie. Może lubisz?
To jutro jest niedziela palmowa? Tak. Aha, jeszcze jedno, bo to jest ważna informacja. Chciałem to Państwu powiedzieć przy okazji. Otóż miałem tu przynieść taką prackę i zapomniałem. To nie zapominajka. Ale ta praca wiąże się z tym, tu jest, tutaj są ludzie. Jan Wojciechowski tutaj jest, tutaj Jan Wojciechowski? Poszedł. Był jednym z kuratorów. Jest wielka wystawa w Orączku. Ja myślę, że ona nie była... Wojciechowski przeczy, że to było niby ugrane zapisu, a ja uważam, że nie. Która była możliwa dopiero w dzisiejszych czasach, to znaczy się w czasach odnowy. Jest to wystawa rzeźby, która się nazywa jak? Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby. To jest, wywodzi się ten tytuł z tytułu Czełkowskiej, taka była rzeźbiarka zapomniana w swoim czasie, która zrobiła taką pracę rzeźbiarską, bezwzględne wyeliminowanie kształtu w rzeźbie. No, rewolucyjna po prostu, no i takie płaskie płyty pokazane. Ale bezwzględne wyeliminowanie rzeźby, to jest co innego, to jest poważna sprawa. I ta wystawa jest poświęcona temu tematowi. Namawiam wszystkich, to będzie do 8 sierpnia. Świetna wystawa, bardzo dobra. Chociaż ja jej stawiam trójkę. Bo oprócz tej rewolucyjnej idei, jaka tam jest, ja wiem, 30% prac, które się nie nadają na tą wystawę pod tym tytułem. Na przykład Berdyszak, Truszczyński i tak dalej, i tak dalej. Zwykłe rzeźby. Mogę nawiązać? Aleluja. O, aleluja, tak. Janek mi się spytał, czy może nawiązać. No chodzi o tę bazie. Tak, tak. Dziękuję.